Na tory, na górkę, na sankach zjeżdżać z tych nasypów. A tam się jak zjeżdżało, to tam daleko tak jechało, aż do tej łączki, przez tę łączkę z jednej strony, z drugiej strony. Także już, no później narty. To narty to nie takie jak dzisiaj, to na te paski wiązane. Na byle jakie buty, kto jakie miał buty, do tego się wiązało. Łyżwy na te, jak to się nazywało, takie w zalówkę się wbijało, taki kwadracik, robiło się otworek, łyżwy się wkładało, przekręcało, to na tu się trzymało, z przodu spinało się na takie żabki, zakręcało się kluczykiem i tak się to jeździło. Nie było tak jak to dzisiaj, że zakładasz buty i sobie jeździsz. Nie? Kiedyś trzeba było dopasować łyżwę do buta albo but do łyżwy. No, rodziców zapytać, czy można popsuć, bo wiadomo, narciarek się kupuje i gdzieś jak chodzi tam 3 lata w butach, zanim noga nie urośnie, a tu trzeba do tego bo tu trzeba, to nazywało się płastynka, trzeba było to przybić, przykręcić do obcasa 4 śrubami, zrobić odpór w obcasie, no i później tak się chodziło. No, fajna była jazda, no, łapało się druty. I samochód pomału gdzieś jechał, tu na przykład na Kraszewskiego, jak z Goździka mięso przywozili, czy tam kiełbasę. I wyjeżdżał samochód, no to na taki drucik, cyk, i na butach za tym samochodem jechało się. No też było fajnie, bo adrenalina co nie miara, bo jak kierowca zauważył, przyhamował, jak złapał, to za ucho był i kręcił, nie? A jak nie, no to... No i tak żeśmy to jeździli tutaj. Po tych bojarach. No i jeszcze przed szkołą, tam gdzie teraz stoi Urząd Miejski, była górka też bardzo niezagospodarowana, z chaszczami, jakimiś takimi wądołami, ale natomiast znakomicie nadająca się na zjeżdżanie na sankach. Tylko że zjeżdżało się prosto pod samochody w stronę ulicy Słonimskiej albo Ogrodowej. Może to nie był jakiś bardzo duży ruch, ale jednak już wtedy, jak chodziłam do szkoły podstawowej, to te samochody jeździły. I umawialiśmy się na górkę właśnie tam. Jakoś rodzice to spokojnie znosili. Nie pamiętam, żeby jakieś wypadki były. Chyba że byliśmy lekko poturbowani, bo górka była stroma i nie w każdą stronę była wygodnie zjeżdżalna, w niektóre strony była jakaś taka pozałamywana i co bardziej ambitni zjeżdżali nie z tej strony, z której powinni sankami, no i wtedy się pojawiały jakieś guzy.